Na jednokierunkowej ulicy zawsze patrzę w obie strony. Tyle z wiary w ludzi mi zostało. Drodzy słuchacze! I ty, drogi tato. Ja jestem zmywak, a to na mojej głowie to skutek decyzji rządów o czasowym zamknięciu wszystkiego. A w niektórych przypadkach czasowym zamknięciu wszystkiego na zawsze. W tych czasach facet ma do wyboru dwie fryzury. Albo COVID-19, albo zemsta małżonki. Wróć! Nie jest tak źle! Otóż dzisiaj premier podjął decyzję o tym, że na dworzu można ćwiczyć więcej niż jeden raz dziennie. Od środy będą czynne wszystkie sklepy z kwiatami. Kiedy myślisz, że stary świat został bezpowrotnie utracony? Kiedy myślisz, że już nic nie będzie takie samo? Rząd otwiera sklepy z kwiatami! Może i twoja firma transportowa stoi od 2 miesięcy w błocie, a ty nie masz za co opłacić raty kredytu? Ale możesz sobie kupić nową petunię w doniczce! No więc nadal siedzimy w domach. Jutro jest sobota. A może czerwiec? W tym programie nie mogę też za bardzo mówić, komu zawdzięczamy obecną sytuację, bo ludzie wezmą mnie za rasistę, jak zawsze. Im dłużej siedzę w domu, tym bardziej wyglądam jak bezdomny. Przydałoby się podsumować, co tu się przez ostatnie 2 miesiące od Janie Pawliło. Bądź, mówiąc językiem ludzi nowoczesnych, co tu się od benedyktyniło. Mamy takie czasy, gdzie aktorzy i piosenkarze nagrywają przekaz do reszty ludzi, jak radzić sobie w czasach pandemii. Ziomeczki na swoim 300-metrowym kwadracie pouczają bezrobotne matki i ojców oraz wszystkie te lekarki zapieprzające po 20 godzin na dobę w szpitalach. Jakim środkiem oni umyliby ręce? Czym oni dezynfekują swoje telefony? Jakie oni ćwiczenia wykonują w czasach lockdownu? Zupełnie jakby w 2 miesiące po wyłączeniu całej ekonomii chiński wirus był jeszcze jakimkolwiek zmartwieniem. W połowie lutego brytyjski rząd zareagował na informacje o pandemii tak jak na wszystko. Nie widzę żadnego problemu. Kultowy jest już poradnik Borysa, jak myć ręce, żeby społeczeństwo się uodporniło. Bo jeśli statystyczny Szwed podczas pandemii może iść do kawiarenki i się nie zarazić, to statystyczny Brytyjczyk też może. Jeśli statystyczny Szwed może iść sobie do kina podczas pandemii, to statystyczny Brytyjczyk może iść na browara. No i o ile Szwedom to się udało, to w Anglii coś się popierdoliło. Dlaczego? Dlaczego się nie udało? Anglików i Szwedów dużo różni, ale jedna rzecz w szczególności. Zdrowie i wrodzona odporność potomków Wikingów jest na trochę kurwa innym poziomie niż przeciętnego połamanego brytyjskiego emeryta z 20 chorobami współistniejącymi po operacji biodra i 3 zawała. No więc w całej tej brytyjskiej pandemii urodziło się dziecko cudowne. Furlough Job Retention Scheme. Brytyjski program ratowania miejsc pracy. Czytaj bezrobocie w zawiasach. Czytaj strzał w brytyjskie kolano. Czytaj. Skoro mam firmę w Anglii, to po co mam płacić moim ludziom, skoro rząd może im płacić? Że co, dostanę 80% pensji? Niech sobie odejdą, poszukają innej pracy, zwłaszcza w tych czasach. Tutaj Anglia oryginalna nie była. Rząd siło pozamykał 95% miejsc pracy, a następnie wiedząc, że czeka ich plaga bezrobocia, plaga takich jak ja, sam postanowił wypłacać ludziom niepełne wynagrodzenie. No i tak od 2 miesięcy zachodzę w głowę, czego oczekiwał brytyjski rząd, dając ludziom do łapy kolejny benefit. I to naprawdę wypasiony benefit. Bo furlough to jest benefit. Wypłacany każdej firmie, na każdego pracownika, jeśli firma udowodni, że w czasach kryzysu musiałaby się tego pracownika pozbyć. No więc Boris i minister finansów chcieli dobrze. Myśleli, że po furlough sięgną wyłącznie firmy, które znajdują się w fatalnej kondycji finansowej. Przez to, że zamknięto im drzwi. Ale to jest Anglia. Jeżeli można osiągnąć taki stan, w którym nic się nie robi, ale dostaje się za to kasę, to społeczeństwo zrobi wszystko, aby taki stan osiągnąć. No więc biedny pan minister finansów ogarnął ostatnio, że na furlough siedzi 50% populacji zdolnej do pracy. A cała ta impreza kosztuje go więcej niż wiecznie upadający NHS. Tak zwana służba zdrowia. Taka instytucja, która daje ci paracetamol i jest wiecznie zadłużona. NHS. Biedny pan minister finansów nie przewidział, że każda firma w Anglii, a zwłaszcza taka, która wykręca spory wynik, chętnie przytuli pomysł pogonienia do domu całej załogi i przynajmniej do końca czerwca będzie jechała na zredukowanym koszcie. Pracownik, który kosztował cię 30 tysięcy funtów rocznie, nagle kosztuje cię 0. Na furlough poszło więcej osób niż powinno. To takie dziwne, w kraju, gdzie wartością numer 1 jest benefit. Ludzie biorą kasę za nic. Zamiast pracować. No i zaczął się medialny płacz biednego pana ministra finansów. Ej, no ale co wy, no to nie bierzcie aż tyle. Biedny pan minister finansów zauważył, że na utrzymaniu rządu jest zbyt wiele kurwa osób. No i wymyślił sobie, że może w następnej kolejności to on zacznie redukować ten benefit. Z 80% na 60% wynagrodzenia. Może jednak niech ci ludzie zdolni do pracy idą do tej pracy. Ale nie to jest najlepsze. Pan minister finansów pod koniec kwietnia zauważył, że zbyt wiele osób uzależniło się od furlough. Zauważył to w niecały miesiąc po odpaleniu tego programu, gdzie nawet jeszcze nikt nie otrzymał pierwszego czeku z tytułu furlough. Jeszcze nie zapłacił, a już narzeka. I wrzeszczy, że ludzie powinni wracać do pracy. Mówi to człowiek, który reprezentuje rząd, dzięki któremu nie ma pracy. I nie ma do czego wracać. Cała akcja z tym furlough wyglądała mniej więcej tak. Słuchajcie wszyscy, zostańcie w domach. Nie idźcie dzisiaj do pracy, oglądajcie Netflixa. Ej, ale jak się mamy utrzymać? Skąd mamy wziąć pieniądze? Wypłacimy wam pieniądze, okej? Po prostu róbcie co mówimy, zostańcie w domach. Okej, zrobimy jak mówicie, zostaniemy w domach. Co tam jest dobrego na Netflixie? Rząd 3 tygodnie później. O wy śmierdzące lenie! Uzależniliście się od naszych pieniędzy! Jennifer, zatrzymaj tego Netflixa.
Co? Facebookowi polscy eksperci. Co, Polaczki? Do roboty nie chce się iść i płacz, że nie ma? Kasy zabrakło, bo się pracować nie chce? Prawda jest taka, że jeśli pracodawca wysyła cię na furlop, to nie wiesz co myśleć. Że to jestem... To zwalniacie mnie? Czy ja dalej tu pracuję? Ej! Furlał, czyli co? Do domu? Ale jeszcze większy szacun za zamknięcie ludziom źródeł finansowania i narzekanie, że oni narzekają. Przejrzałem wszystkie komentarze, jakie zostawiliście pod filmem z Marcinem. To taki film, gdzie pytam polskiego przedsiębiorcę, co zrobił rząd, żeby mu pomóc. Skoro rozgonił cały biznes i wygnał wszystkich do domu, to co dał mu w zamian? Komentarze brzmiały mniej więcej tak. Polaczkowi padły przedsiębiorstwa i teraz płacze, że nie ma za co żyć. Bidulek to musi sobie inną pracę znaleźć. Jest dyskretna różnica pomiędzy padło, a zostało na chama zamknięte. To jest tak samo dobre, jak odciąć człowiekowi kończynę i kazać mu się cieszyć, że ma jeszcze trzy. Drodzy smutni ministrowie finansów, jeśli przypadkiem oglądacie ten program, zamiast płakać, że ludzie czegoś od was chcą, oddajcie ludziom pracę. Nie wypowiadajcie się na temat fizyki kwantowej, jeśli słowo superpozycja kojarzy wam się wyłącznie ze zgonką dla dorosłych. Ja najbardziej w całej tej pandemii nie cierpię tego, że argument, którym do tej pory rozwalałem płaskoziemców, trochę mi się przedawnił. Bo do tej pory gasiłeś delikwenta, który krzyczał ziemia płaska, ziemia płaska. Argumentem, że no co ty? Przecież wszystkie rządy krajów musiałyby się zmówić, że ziemia jest płaska. Niewykonalne! Podobnie jak niewykonalne było zamknięcie kuli ziemskiej w klatce. Pytałeś, tato, jeszcze co u mnie słychać? No więc ludzie zaczęli palić maszty 5G. Dlaczego? No bo to takie logiczne. Przecież 5G jest o cały 1G bardziej zabójcze niż 4G. No to jak tego nie palić? Padły linie lotnicze. Wszystkie. No może prawie wszystkie, bo niektóre nadal mają pomysł, jak zarabiać pieniądze. Na przykład mój ukochany Ryanair nadal zarabia. Kiedy wejdziesz na ich stronę internetową, to fakt, w maju i w czerwcu nie mają żadnych lotów, ale już od lipca można normalnie kupować bilety. A my doskonale wiemy, już od marca, że Ryanair nie zwraca pieniędzy za bilety. Skasowali ci lot? To taka szkoda. Proszę, oto złoty voucher do wykorzystania w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. Nie chcesz vouchera? O, taka szkoda. Przecież voucher równie dobry jak gotówka. Zgłodniałeś? Idź do sklepu, kup sobie kurczaka na wynos. Przy kasie powiedz, płacę tym legendarnym złotym voucherem Ryanaira. Voucher droższy od pieniędzy. Dobra, dramatyzuję. Na stronie Ryanair można starać się o zwrot pieniędzy za skasowany lot. Tak jest, można się starać. I tyle. Bo aplikacja do zwrotu kasy za skasowany lot działa tylko do momentu, do którego wypełnisz wszystkie pola. Nazywam się Zmywa. W marcu miałem lecieć do Krakowa. Miałem, ale Brian przestał latać. I po wypełnieniu tych wszystkich pól, aplikacja mówi, że takiego lotu nigdy nie było. Przeczytajcie internety po tej stronie świata. Linie lotnicze mają teraz problemy finansowe, więc nie oddają pieniędzy. O zwrotach porozmawiamy za kilka miesięcy, kiedy turystyka zacznie znowu funkcjonować. Ale nie z rudym takie numery. Możecie odzyskać kasę pod warunkiem, że zapłaciliście za swój bilet PayPalem albo kartą kredytową. Bo karty kredytowe mają ubezpieczone transakcje. Jeśli za coś zapłaciłeś, ale tego nie dostałeś, to należy ci się zwrot kasy. Wystarczy zadzwonić do banku, powiedzieć co się stało, powiedzieć, że ja kulturalnie próbowałem, ale oni się nie odzywają. I w ciągu 3 dni kasa wróci na wasze konto. Jak podpierdoliłem Ryanair. Wystarczyło 2 godziny 11 minut na telefonie do banku. Normalnie trwałoby to 20 minut, ale wiadomo. Mamy COVID, więc słuchawkę podnosi się dłużej. Ale można dostać zwrot za bilety. Gorzej jak płaciliście kartą debetową. Tutaj dobrych wieści nie mam. Tu chyba pozostaje wziąć ten złoty voucher. Kto wie, ile wart będzie za 30 lat w muzeum. Kiedy podsumowuję moje ostatnie 13 lat w Anglii, to reakcja brytyjskiego rządu na pandemię nie jest niczym zaskakującym. Tutaj nigdy nic nie było logiczne i nie wynikało tak po prostu samo z siebie. Gdybym pisał poradnik, jak stawiać pierwsze kroki w Wielkiej Brytanii, to na bank zacząłbym ją tak. 3 rzeczy są w życiu pewne. Podatki, śmierć oraz to, że w normalnym miejscu nie będziesz na początku mieszkał. Tak, zaraz zlecą mi się krzykacze, że przecież tu są normalne mieszkania, tylko należy wynająć je przez agencję. Przecież dobra agencja to dobre mieszkanie. Owszem, można znaleźć dobre mieszkanie przez dobrą agencję, jeśli przedstawi im się wpływy z konta brytyjskiego za ostatnie 6 miesięcy. Co ma zrobić osoba, która dopiero przyleciała do Anglii? Pokój na lewo u uczciwego Anglika, u pomocnego Bułgara, u czynnego Polaka albo wesołego Turka, my friend. Pierwszy właściciel domu, u którego zamieszkasz, wcale nie będzie trzecioligowym mafiozem, ani gościem, który dzięki tobie przepiera brudne pieniądze. Pierwszy dowcip, który usłyszałem od właściciela domu, był taki. Zgadza się. Lubię cię. Dzisiaj nie umrzesz. Pierwsi rodacy, których poznasz w Anglii, na bank zachęcać będą cię do pozostania tutaj. Wcale nie będą używać argumentów pokroju. Chłopie, ty na kokosy to w tej Anglii nie licz. To już nie te czasy. Skończyły się już czasy, kiedy byle pijaka brali do roboty i sypali mu funty na głowę, żeby tylko tam został. Chłopie, zapomnij, że tu się czegoś dorobisz. Ja tu przyjechałem z MP3 w kieszeni. Stać mnie na pokój za 70 funtów tygodniowo. I jeszcze zobacz, ile mi zostaje. Ale ja tu miałem fuksa, nie każdy tak ma. Gdybym pisał tą cholerną książkę, to dodałbym, że od początku uczysz się różnic kulturowych. Bo wy w Europie jeździcie po prawej. Tu Angliciaki, oni jeżdżą po lewej. A w Rosji droga to droga. Gdybym wysyłał notatkę do samego siebie w przeszłość, to nigdy więcej do banku w Anglii. Możesz godzinami tłumaczyć zasady. Kochani,
Ja tu nie jestem po to, żeby pomagać wam w problemach sercowych. Nie jestem tu po to, żeby tłumaczyć wasze listy z prowidenta. Nie jestem tu po to, aby iść z tobą do landlorda i wyjaśnić mu twoją ciężką sytuację. Jestem tu po to, żeby otworzyć wam rachunek, sprawdzić, czy możecie wziąć tą cholerną pożyczkę i przekierować was do odpowiedniej osoby. Nie jestem biurem tłumaczeń rosyjsko-angielskich. I co dostawałem w rezultacie? Panie Tomku, jeśli nie dla mnie, to chociaż dla mojego 5-letniego Jacusia. Proszę. Dlaczego po kilku latach z banku poszedłem do fabryki? Bo tam chociaż za słuchanie takiego pierdolenia płacili. Gdybym nadal pisał poradnik, jak stawiać pierwsze kroki w Anglii, to dodałbym, że nieważne, czy fabryka kanapek, czy fabryka kwiatów, będzie ci trudno, jeśli nogi trzymasz zawsze razem. Pierwsza pensja w Anglii oczywiście będzie mniejsza, bo będzie miała na sobie podatek, który wyklucza jakiekolwiek kwoty wolne od rozliczeń. Oczywiście nikt na początku nie powie ci, że twoja pensja jest za niska, a podatek za wysoki. I tak będziesz sobie żył w błogiej nieświadomości, aż któryś z fabrycznych ekspertów podejdzie do ciebie, spojrzy w twój wycinek wypłaty i rzuci profesjonalnym: berkę masz, musisz zapierdalać do revenue. Hajs ci kradną. Nie baw się w wynajmowanie mieszkań, przynajmniej nie w Bostonie. Bo tu nawet jak ustalisz proste zasady, to jest kluczyk. Zniszczysz, oddajesz. Zmieniasz, informujesz. To i tak w rezultacie skończy się 5 nalotami policji i 3-krotnym wyjebaniem drzwi z futryną. A w rezultacie postcode bad reputation. Po spisaniu doświadczeń z ostatnich 13 lat dowiaduje się, że rząd zamyka 95% miejsc pracy i narzeka na ludzi narzekających na brak zatrudnienia. Kolejny dzień w kalendarzu. Ty też odszedłeś w czasach pandemii. Mam nadzieję, że w lepsze miejsce. Albo chociaż trochę lepsze. Jakie by nie było, ciężko o bardziej porąbane miejsce i czasy niż te obecne. Ten odcinek był dla ciebie. Do zobaczenia.